już po raz czwarty Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury ma możliwość prezentacji prac Józefa Czapskiego. Dwukrotnie w latach 90., 91. i 96. za Danuty Wróblewski pokazywane były prace malarskie Czapskiego. Natomiast w 2020 prezentowaliśmy wystawę zatytułowaną Niepamięci, prezentującą pracę artystów więźniów łagrów. Tym razem prezentujemy wystawę Józef Czapski, dzieła z kolekcji prywatnych. Pomysłodawczynią wystawy jest pani Elżbieta Skoczek. Prace pozyskane zostały od 12 właścicieli. Jest to wyjątkowa prezentacja ze względu chociażby na to, że po raz pierwszy pokazujemy niektóre prace w ogóle publicznie. Pomysł na wystawę zrodził się w momencie, kiedy w 2017 roku powołałam do życia festiwal Józefa Czapskiego. Moją taką ideą byłoby obrazy, które są w Polsce, przede wszystkim w Polsce, mogły ujrzeć światło dzienne, tak żeby widzowie mogli zobaczyć, dotknąć okiem to, co namalował Czapski. W Kordegardzie prezentujemy 36 obrazów, które w większości, bo ponad 20 obrazów, nigdy nie było pokazywanych publicznie. Są to obrazy, które na co dzień są w domach właścicieli, towarzyszą im w codziennych trudach, troskach, radościach. Najstarszym obrazem prezentowanym na wystawie jest pejzaż jesienny, który został namalowany w 1922 roku. To prezent, który podarował Józef Czapski Helenie Dadejowej. To żona słynnego lekarza pediatry Kazimierza Dadeja, który w 1940 roku został zamordowany przez Sowietów w Charkowie. Drugim bardzo ważnym dla mnie obrazem, z którym łączy się spotkanie z panią Katarzyną Skansberg, jest obraz przedstawiający scenę skórki wodnej Witkacego. Katarzynę Skansberg poznałam w 2016 roku. Ona sama w latach 70. poznała Józefa Czapskiego i podobnie jak Maria Wiernikowska na przykład, odwiedzała Józefa Czapskiego i pomagała mu w codziennych czynnościach, pisaniu listów, czytała mu, a także, jeżeli trzeba było, zabierała go po prostu do kawiarni czy do teatru, bo pani Katarzyna Skansberg była asystentem francuskiego reżysera teatralnego Antoine'a Viteza. Ciekawym portretem jest portret Wacka Kisielewskiego. To jedyny obraz na tej wystawie, który jest sygnowany pseudonimem żartem. Choć w tamtych czasach to niekoniecznie musiał być żart. Czapski podpisał ten obraz L. Bonnet, co po francusku znaczy czapka. Podpisał ten obraz dlatego, że nie chciał narażać osoby, która przewoziła ten obraz z Maison Lafitte do Polski na szykany ze strony służb bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w tamtych latach Józef Czapski był na liście osób, o których nie należało pisać, nie należało mówić. Był osobą, której nazwisko było zakazane w Polsce. Czapski pisał w 1989 roku. Moje ostatnie płótno to kawałek obrusa i kawałek czerwonego szlafroka na tymże stole. Zrobiłem z tego martwą, chyba dziś najlepszą, którą ofiarowałem E. Więc ją zobaczysz. Moja najlepsza bratowa, która maluje, powiedziała mi: są malarze, którzy się nazywają na przykład malarz korony cierniowej Chrystusa albo malarz Madonny, a ciebie będą nazywać malarz szmat. Chciałbym naprawdę zasłużyć na taką nazwę. To fragment listu, który Józef Czapski napisał do artysty Janusza Marciniaka w 1989 roku.
Józef Czapski daje nam lekcję pokory i świadomości. Jest to malarstwo zupełnie niesłychane. Malarstwo medytacyjne, które ociera się o metafizykę. Jest to malarz codzienności, malarz życia codziennego, malarz takich scenek rodzajowych, które toczą się wokół nas. Bardzo wiele jest tu scen z barów, scen zaobserwowanych w metrze, martwych natur, ale również takich bardzo intymnych pejzaży. To malarstwo, które ma niesłychane wartości kolorystyczne. A można powiedzieć, że to jest największym atutem Czapskiego. Ta niesamowita harmonia w uchwyceniu kolorów. Równocześnie widać w tym malarstwie zmaganie się z rzeczywistością. Hokusai mówił, że kiedy skończył 50 lat, wydawało mu się, że namalował dużo dobrych dzieł. Ale tak naprawdę malować zaczął dopiero kiedy miał 73 lata. Wtedy poznał, jak sam mówił, tajniki natury. Hokusai mówi, że dopiero jak będzie miał 90 lat, to jego sztuka będzie autentyczna. Natomiast jak skończy 110, to pozna tajniki życia. Czapski cytuje Hokusaja, powołuje się na niego. Czapskiemu nie było dane żyć tak długo. A równocześnie ostatnie lata życia, a żył 97 lat, a naznaczone są dramatem, ponieważ Czapski traci wzrok. I prezentujemy na wystawie również kilka prac, które związane są z tym późnym okresem, kiedy on widzi już tylko w kontrastowych barwach.